Polska Biblioteka Narodowa powstała jako jedna z pierwszych w Europie. Otwarta publicznie w 1747 roku, bardzo szybko stała się największą biblioteką oświeconej Europy, otwartą publicznie dla wszystkich. W 1795 roku Katarzyna II, zaraz po rozbiorach, po trzecim rozbiorze Polski, kazała tę wspaniałą bibliotekę przewieźć do Petersburga. I od tego czasu, aż do odzyskania niepodległości, 100 lat temu, w Polsce nie było Biblioteki Narodowej. Nie było miejsca, w którym gromadzono całe piśmiennictwo, drukowane i rękopiśmienne. Dopiero odzyskanie niepodległości i reaktywacja Biblioteki Narodowej pozwoliła rozpocząć ponownie proces gromadzenia najcenniejszych polskich publikacji, wspaniałych historycznych kolekcji. Przerwana niestety II wojną światową i ogromnymi, bez precedensu w historii świata, stratami w zasobie. Wszystkie biblioteki w Polsce straciły 70% swoich zbiorów. Biblioteka Narodowa została najbardziej dotknięta tą stratą. Przede wszystkim najcenniejsze kolekcje, ale także publikacje XIX i XX-wieczne. Dzisiaj, w stulecie odzyskania niepodległości, chcemy skompletować korpus publikacji polskich. Chcemy, aby wszystko to, co od wynalezienia druku do dzisiaj było kiedykolwiek wydrukowane w granicach Rzeczypospolitej, ale także wszystko to, co było napisane przez Polaków, wydrukowane, trafiło do Biblioteki Narodowej, do Skarbca Rzeczypospolitej, wieczystego archiwum piśmiennictwa polskiego. Nasze braki w książkach, gazetach, czasopismach, drukach ulotnych dla XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku oceniamy na 30%. To i dużo, i mało. W rok stulecia odzyskania niepodległości weszliśmy ze skatalogowanym w całości księgozbiorem Biblioteki Narodowej. Dzisiaj w naszym katalogu mogą Państwo sprawdzić, czy książka, którą mają na półce, czy gazeta, którą odziedziczyli po dziadkach i pradziadkach, znajduje się w naszym zbiorze. Jeżeli nie ma tego tytułu, nie ma tego numeru, nie ma tego druku ulotnego, to znaczy, że możliwe, że Państwo mają unikatowy egzemplarz. W stulecie odzyskania niepodległości chcemy zaapelować do wszystkich Państwa o przekazanie do korpusu publikacji polskich tych publikacji sprzed 1945 roku, czyli z pierwszej połowy XX wieku, z XIX wieku i XVIII wieku, które możliwe, że Państwo mają w tym jednym egzemplarzu, po to, żebyśmy mieli komplet w stulecie odzyskania niepodległości.